Ja też Was witam na naszym spotkaniu wspólnoty na Wyżynach. Witajcie na końcówce wakacji, przynajmniej dla niektórych. Zapytam Was o jedną rzecz ze wspomnień z wakacji. Ile razy pomyśleliście, że Wam coś grozi? Niektórzy widocznie zobaczyli znak ograniczenia prędkości i powoli zmierzają tutaj w naszą stronę, a że jest ich naprawdę sporo, nawet więcej niż nas tutaj siedzących. To chwilę jeszcze poczekam. A więc jedna rzecz ze wspomnień, naszych wspomnień z wakacji. Ile razy pomyśleliśmy, że coś nam grozi? Stoję na pomoście nad jeziorem, a kilkadziesiąt metrów od brzegu komplet moich wnuków. Pływają sobie beztrosko. No, nie jest to sytuacja w 100% komfortowa, zwłaszcza, że jezioro jest bardzo głębokie. Pojawia się uczucie ulgi, kiedy ten komplet wnucząt siedzi już razem bezpiecznie na pomoście. A to dopiero jeden punkt z długiej listy rzeczy, które nam zagrażają. Podam przykład zupełnie innego zagrożenia. Pewna kobieta szła jedną z ulic Manhattanu w Nowym Jorku. Przyjechała w odwiedziny do syna i córki. I to, co zobaczyła, mocno ją przeraziło. Na chodniku przed nią leżało małżeństwo, wokół nich ich dobytek. Małżeństwo kryło się pod kołdrą, przed deszczem, na kracie nowojorskiego metra, by ogrzać się powietrzem, które się tu wydobywa. Nieopodal leży mężczyzna obrócony plecami do przechodniów, wokół niego dobytek, w tym keyboard, instrument klawiszowy, moknący na deszczu, zdradzający, że był muzykiem. Nawiasem mówiąc, ten widok to nie abstrakcja. Widzieliśmy to na własne oczy. I to było coś, czego ta kobieta najbardziej się w życiu obawiała, bezdomności. A jednocześnie syn i córka zauważyli u niej niepokojące objawy. Dostali od mamy w prezencie zegarki zbyt drogie na jej kieszeń. Zrobili małe śledztwo i okazało się, że ich mama zaczęła brać kredyty, chwilówki, jakby zupełnie nie uświadamiając sobie, że jest to prosta droga do utraty domu, w którym mieszkała i zostania i zakosztowania właśnie bezdomności. Próbowali jej to wyperswadować, jednak wydawała się nie pojmować. Postanowili więc przygotować dla niej lekcję, która wstrząsnęłaby nią wystarczająco, by się przejęła problemem i szukała pomocy. Co to była za lekcja? Zresztą nieco drastyczna, o tym za parę chwil, ale o czym mówi ta opowieść? O zagrożeniu, o tym, że człowiek może sobie z tego zagrożenia nie zdawać sprawy, a nawet jak sobie uświadomi, nie będzie w stanie zapanować nad sobą, by się uchronić. Jak człowiek opanowany przez jakiś nałóg, przyzwyczajenie, pociąg, o którym wie, że go niszczy, a jednak nie jest w stanie nad nim zapanować. Niebezpieczeństwa, w jakich znajdujemy się w naszym życiu. Czy jest na to jakiś sposób? Ewangelia Mateusza 5, słowa Jezusa. Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż.
A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Człowiek spotyka się z różnymi zagrożeniami i problemem jest to, że je lekceważy, bagatelizuje. I dopiero konsekwencje w przyszłości pokażą, jakie to było zagrożenie. Jedną z dziedzin, gdzie to niebezpieczeństwo zachodzi, jest dziedzina, którą Jezus porusza tutaj, dziedzina moralności, lekceważenie zagrożeń. No i tak rzeczywiście jest w tej dziedzinie moralności, że wielu ludzi nosi szczególne poczucie winy, czasami głęboko ukryte, woleliby nie wspominać, przykryć milczeniem, jak bardzo trzeba było kłamać, a może nadal trzeba. Może jeszcze raz ten wers 27 przeczytajmy. Jezus mówi, słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż. Tamci ludzie, do których Jezus przemawiał, no to było jedno z podstawowych przykazań. Społeczne konsekwencje były wtedy inne. W tamtych czasach karą za cudzołóstwo była śmierć. Oto fragment prawa Mojżesza, które wtedy obowiązywało. Księga Powtórzonego Prawa 22. Jeżeli się znajdzie człowieka śpiącego z kobietą zamężną, oboje umrą, mężczyzna śpiący z kobietą i ta kobieta. Usuniesz zło z Izraela. Gdy udowodniono cudzołóstwo, była kara śmierci. I możemy wyobrazić sobie, że większość słuchaczy myślała o tym z przerażeniem, a jednocześnie z ulgą, że ich ten problem nie dotyczy. Są w porządku wobec Boga. Człowiek patrzy na 10 przykazań i mówi, jestem w porządku, nie popełniłem cudzołóstwa. Ale nagle Jezus uderza w takie myślenie. Jeszcze raz wers 28. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Możemy domyślać się, co się działo w słuchaczach. Jezus pokazał zupełnie inną granicę grzechu. Czasami człowiek zastanawia się, czy to, co zrobię, to już jest grzech, czy jeszcze nie. Wolno czy nie wolno? Jezus pokazał, gdzie biegnie granica grzechu dla Boga. Czy tam, gdzie czyny? Nie, granica biegnie bliżej. Grzechem jest to, co dzieje się w sercu i umyśle człowieka. Czyny to jakiś przejaw grzechu, ale Bóg patrzy na serce i myśli. I to jest ważna obserwacja. Grzech to problem w sercu, czyli w naszych dążeniach, pragnieniach, myślach, marzeniach. Bóg zna twoje i moje serce i tam dostrzega grzech również w dziedzinie moralności. Oczywiście ktoś może w tym momencie pomyśleć i być może niektórzy z was tak pomyśleli, daj mi spokój, ja mam dość problemów w życiu, żebym się jeszcze przejmował tym, o czym myślę, co mam w sercu. Tylko że Jezus tutaj mówi o jeszcze jednym zagrożeniu, jednej konsekwencji i jak się jej bliżej przyjrzeć, to największej i najgroźniejszej, najtragiczniejszej. Końcówka wersu 29 jeszcze raz. Niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła.
No ktoś powie, no jeszcze to, piekło. Nie dość, że jakieś myśli, pragnienia serca, to jeszcze piekło. Mało mam zmartwień w życiu, by myśleć jeszcze o tym, daj mi święty spokój. Ale jest lepszy sposób na to zagrożenie, niż je wyprzeć i uciec myślami od niego. Jezus nie mówi tych słów po to, żeby ludzi zirytować, ale by zwrócili się do niego o pomoc. I to jest pierwszy wniosek do zastosowania dla nas dzisiaj. Co zrobić z faktem, że jest tyle zagrożeń, łącznie z tymi enigmatycznymi, tajemniczymi? Warto zwrócić się do Jezusa i powierzyć się Jemu całe swoje życie. Bo nikt z nas nie jest w stanie panować nad zagrożeniami swojego życia, ale jest ktoś, kto nad tym całkowicie panuje i bez Jego przyzwolenia nie spadnie nam włos z głowy. Dlatego mam wybór. Mogę powierzyć całe moje życie Jemu. Oto życzenia, które wysłałem dwom osobom w ostatnich miesiącach z psalmu 52. Popatrzmy. Zaufam na wieki łaskawości Boga. Chcę polegać na Twoim imieniu, bo jest dobre dla ludzi Tobie oddanych. Słowa króla Dawida. Pomimo, że był wielkim królem, no to przede wszystkim ufał Bogu. I te słowa pokazują nam coś o prawdziwym zaufaniu do Boga. Jeżeli ono jest i jest autentyczne, to przełoży się na oddanie wobec Niego. Ostatnie słowo, Tobie oddanych. Ufam, dlatego zaproszę Chrystusa na pierwsze miejsce w swoim życiu. Jeżeli ktoś myśli, ja ufam Bogu, ale będzie żył tak jak chce, po swojemu, to jest logiczna sprzeczność i jest nieprawda. Jeżeli ufam, to oddam Mu całe swoje życie. Zaproszę Go na pierwsze miejsce. Jeżeli nie oddam Mu pierwszego miejsca i całego swojego życia, to znaczy nie ufam. Tylko mi się wydaje, że ufam. Tak czy inaczej, nasz główny wniosek do tej pory wobec tylu zagrożeń, nad którymi nie panuję, jest jeden na nie sposób. Powierzę całe moje życie Chrystusowi, Bogu. Tylko On może uczynić mnie bezpiecznym, tak jak król Dawid. Gdzie więc pobiegły moje myśli, gdy stałem parę dni temu na pomoście, a kilkadziesiąt metrów od brzegu w jeziorze komplet moich wnuków? Nie mogło być inaczej. Boże, w Twoje ręce polecam całe moje życie, mojej rodziny, tej cielesnej i duchowej. Co zrobić z kompletem zagrożeń, które czyhają? Zwrócić się z nimi do Jezusa? To było ogólne stwierdzenie, ale w jaki sposób Jezus rozwiązuje problem tych zagrożeń bardziej szczegółowo? Tu akurat w dziedzinie moralności, ale zasady oczywiście działają szerzej. Gdy patrzymy na problem moralności, to napotykamy dwa główne problemy do rozwiązania. Pierwszy to problem poczucia winy, problem z przeszłością, a drugi problem to jak zwyciężać, a więc problem z teraźniejszością, jak radzić sobie, jak zwyciężać nad pożądliwością. Zajmijmy się najpierw tym drugim problemem, jaki jest sposób na pożądliwość. Jeszcze raz wersy 29 i 30.
Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Jak rozwiązać problem pożądliwości w sercu? Rozwiązanie, które podaje tutaj Jezus, jest, przyznacie, dosyć zagadkowe. Trzeba wyłupić sobie oko i uciąć rękę. Na szczęście ludzie nie są skłonni, by rozumieć te słowa literalnie. Nagle im się włącza rozsądek. Osobiście nie słyszałem, żeby ktoś wydłubał sobie oko albo uciął rękę pod wpływem tych słów. Jezus powiedział to, by raczej pobudzić nas do myślenia. Mówi, jeżeli prawe oko jest ci powodem do grzechu, akcent jest na jeżeli. Jeżeli oko byłoby powodem grzechu, ale nie jest, bo źródło leży głębiej. Co ciekawe, Jezus mówi, jeżeli prawe oko, a dlaczego nie lewe albo oba? Jak już, to trzeba by oba, ale czy to by pomogło? Tu trzeba przytoczyć pewien fakt, że faryzeusze, czyli ludzie, którzy w tamtych czasach uchodzili za najbardziej świętych, mieli często porozbijane głowy, czoła, bo chcąc uniknąć pożądliwości na widok kobiety, zamykali oczy, skutkiem czego walili głową w jakieś drzewo czy słup, a w zasadzie robili to specjalnie, by pokazać, jak skutecznie walczą z pokusą. Ale tu z pewnością napotykali przeszkodę, że włączała im się wyobraźnia. A jak walczyć z wyobraźnią? Reasumując, Jezusowi chodzi o to, że źródło grzechu leży głębiej i tam trzeba problem rozwiązać. I co ciekawe, potrzebujemy naprawdę rozwiązać ten problem, by nie stało się co? By nie zostać wrzuconym do piekła. By być w wieczności z Bogiem w niebie, a nie w innym miejscu przeznaczenia. To jest problem tej rangi, że jak nie zostanie porządnie rozwiązany, to nie można pójść do nieba. Bo inaczej niebo byłoby powtórką ziemi. Bóg nie dopuści tam takiego problemu. Trzeba rozwiązać problem. Trzeba usunąć przyczynę. A gdzie leży przyczyna? Popatrzmy na inne słowa Jezusa z Ewangelii Marka 7. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Gdzie leży przyczyna? W sercu. Człowiek jest skłonny myśleć, że grzech to coś poza nim, i jeżeli powstrzyma się od złego czynu, to rozwiąże problem. Jednak to, że powstrzymasz się od czynu, nie rozwiązuje problemu, dlatego że źródło jest w tobie. Jak więc usunąć przyczynę? Nawet gdyby człowiek wyłupił sobie oko albo odciął rękę, czy zamknął się w klasztorze dosłownie, czy w przenośni, to i tak nie pomoże. Bo nasz problem leży głębiej w sercu. Nie uciekniemy od niego. Nie ma ucieczki od niego i nie potrafimy go sami rozwiązać. Jezus wyraźnie prowadzi tutaj do poczucia bezradności, abyśmy naprawdę się przejęli i zrobili jedną rzecz. Zwrócili się o pomoc do Niego jako osoby. Nie do jakiegoś systemu, nie do jakiejś religii, nie do czegokolwiek innego,
czy naszych wyobrażeń, ale do Niego jako osoby. Abyśmy, Jezus mówi to, po to, abyśmy się tym przejęli i naprawdę to zrobili. Zwrócili się osobiście do Niego o pomoc. Jak w tej naszej historii o kobiecie, u której syn i córka zauważyli niepokojące objawy, okazało się, że zaczęła brać kredyty, chwilówki, zupełnie nie uświadamiając sobie, że jest to prosta droga do utraty domu, w którym mieszkała. Próbowali jej to wyperswadować, jednak wydawała się nie pojmować. Postanowili więc przygotować dla niej lekcję, która trochę by nią wstrząsnęła i by się przejęła i zaczęła szukać pomocy, by zawołała o pomoc. Jaka to była lekcja? Otóż syn i córka zaproponowali mamie, by spędziła parę nocy wśród bezdomnych na ulicy i zaczęli pakować jej rzeczy. Ta scena ją tak przeraziła, że w końcu przejęła się i uznała, że potrzebuje pomocy. Podobnie jak Jezus. I On dlatego mówi o tym wyłupieniu oka lub odcięciu ręki. No, jakby nam ktoś tu przyłożył już jakąś maczetę, tak położył, albo chciał wyłupić oko, to chyba byśmy się przejęli do głębi. Ale oczywiście Jezus zrobił to nie po to, by człowiek to uczynił, bo i tak to nie rozwiązuje problemu, ale by się przejął i zaczął szukać pomocy u Niego. Bo człowiek ma tendencję, by lekceważyć to, że znajduje się w niebezpieczeństwie, w wielkim niebezpieczeństwie, i to nie w niebezpieczeństwie, które może się zdarzyć, ale zdarzy się na 100%, bo przecież każdy umrze. Gra idzie o najwyższą stawkę, wieczność. I jest powód, by się mocno przejąć i podjąć wysiłek, zwrócić się o pomoc do Jezusa, zawołać o ratunek. Bez tego ratunku nie ma nieba. Ale Bóg nie będzie się narzucał. Decyzja, by wezwać pomoc, leży zawsze po naszej stronie. Gdy ktoś podejmie przeciwną decyzję, to oznacza, że woli spędzać wieczność z dala od Boga i jednak nie mieć Boga nad sobą. Bóg ten wybór uszanuje. To Twoja sprawa i Twój wybór. Znajdziesz się dokładnie tam, gdzie wybrałeś, czy wybrałaś, by być. Ale jeżeli zawołamy Jezusa na pomoc, to jak On ten problem rozwiąże? Problem w sercu. List do Rzymian 6. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Tutaj pokazane jest źródło grzechu. Dlaczego człowiek grzeszy? Bo jest, jak czytamy, w niewoli grzechu. Jest niewolnikiem grzechu. I to jest źródło problemu. Każdy człowiek bez pomocy Chrystusa grzeszy, bo musi. I to nam pomaga zrozumieć objawy, na przykład w dziedzinie moralności, dlaczego ludzie robią takie rzeczy, jakie robią. To nie ma miejsca na tłumaczenie typu: a coś mnie podkusiło, chwilowa słabość, ale ogólnie to nieźle. Nie, człowiek jest po prostu niewolnikiem złych skłonności. W swoim sercu grzeszy, bo musi. Jego serce jest zniewolone przez namiętność. Niektórzy panują nad swoimi czynami lepiej od innych. Odpowiednie wychowanie będzie ograniczało te czyny, ale człowiek i tak ulega
niewoli w swoich dążeniach i myślach. Jest jednak rozwiązanie. Następuje ono w chwili, gdy człowiek nawraca się do Chrystusa, gdy Chrystus w nim zamieszkuje. I wtedy dzieje się z człowiekiem coś niezwykłego. I tylko Biblia tłumaczy to w prawdziwy sposób. Właśnie tutaj w liście do Rzymian. Dawny nasz człowiek został razem z nim ukrzyżowany. Umarł nasz dawny człowiek, który był niewolnikiem grzechu. A więc Bóg w tym momencie czyni coś wielkiego dla nas, dotyka naszego serca i sprawia to, co tutaj jest opisane w wersie 7, no nie mamy go tutaj, ale jest tam napisane, kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. A więc Bóg rozrywa ten związek nas, naszej osoby, z przymusem grzeszenia, sprawia, że przestajemy być niewolnikami grzechu. A więc gdy Chrystus zamieszkuje w duchu człowieka, wszelka niewola jako status przestaje istnieć. Stajemy się wolni. A więc Bóg, chcąc rozwiązać ten problem, nie usunął z nas pożądliwości, ale dał możliwość panowania nad nią. Już nie jesteśmy niewolnikami. Jak z tego praktycznie korzystać? Jak odnosić zwycięstwo nad pożądliwością? Jak i nad wszelkim innym czymś, co wydaje się człowieka zniewalać? Instrukcja jest w liście do Rzymian 6:11. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Jest tutaj polecenie, mamy rozumieć, że umarliśmy dla grzechu, w znaczeniu uznać. Uznać, że już nie musimy. Uznać, że jesteśmy wolni. Co to znaczy uznać? W zrozumieniu może pomoże nam pewne autentyczne zdarzenie. Jadę autostradą do Gdańska. Jedziemy. Autostradą do Gdańska, piękna droga. W pewnym momencie nawigacja mówi, że jak zjadę z autostrady na najbliższym zjeździe i pojadę lokalnymi drogami, to zaoszczędzę pół godziny. Domyślam się, że jest korek. Uznaję, że tak jest. Pomimo, że widzę przed sobą pustą autostradę, zjeżdżam z autostrady. I rzeczywiście, gdy wracam na autostradę po tym objeździe, widzę do tyłu wielki korek, który udało się ominąć. Warto było uznać, co mówi nawigacja. Ale jest problem. Bo gdy mam włączyć się znowu na autostradę, widzę dalej wielki korek w moim kierunku jazdy. Nawigacja mówi mi, że warto się włączyć, bo będę pół godziny krócej jechał do Gdańska niż lokalnymi drogami. Ja jednak tym razem nie wierzę nawigacji, ponieważ widzę wielki korek. Dlatego nie uznaję wskazań nawigacji i jadę dalej lokalnymi. Prawda była taka, że ten korek na autostradzie zaraz się kończył i trzeba było posłuchać nawigacji. W podobny sposób nasza nawigacja, czyli Słowo Boże, mówi: jesteś wolny. Potrzebujemy uwierzyć w to, co Bóg do nas powiedział, na przekór naszym obserwacjom, a On powiedział, że jesteśmy wolni. Potrzebujemy uznać to przez wiarę i tak patrzeć na siebie, że już nie musimy, wbrew wszelkim doświadczeniom i obserwacjom. Spojrzenie na siebie w taki sposób decyduje o naszym zwycięstwie. Ale oczywiście warunkiem, by kogoś to dotyczyło, jest zaproszenie Chrystusa do swojego życia i autentyczne zamieszkanie, gdy On zamieszka
dokonuje uwolnienia. To jest problem, to jest odpowiedź na pytanie, jak rozwiązać problem pożądliwości. Pozostaje jeszcze drugi, poczucie winy. Jak ludzie próbują radzić sobie z poczuciem winy? Powszechnym sposobem jest pomniejszanie problemu, wmawianie sobie, że wszystko jest w porządku, mówienie sobie, większość tak robi, pójdziesz do psychologa, to najprawdopodobniej powie ci, nie masz się czym przejmować, ale jest to tylko znieczulenie, problem zracjonalizowany, wcale nie znika. Człowiek mówi sobie, nie będę się rozczulał nad jakimś poczuciem winy, jednak poczucie winy tłamszone pozostaje. Popatrzmy do naszej nawigacji, psalm 32. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, którego duszy nie kryje się podstęp. Póki milczałem, schnęły kości moje wśród codziennych mych jęków, bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka. Język mój ustawał jak w letnich upałach. Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. Rzekłem, wyznaję nieprawość moją wobec Pana, a Tyś darował winę mego grzechu. Jaki interes mamy w tym, by wmawiać sobie, że wszystko jest w porządku? Czy nie lepiej rozwiązać problem? Nieprzyznawanie się do winy ma działanie niszczące. Człowiek się męczy, przygniata go ciężar. Co trzeba zrobić? Wers 5. Grzech mój wyznałem. Trzeba wyznać. Może jest jakiś grzech do wyznania. Nie warto tłamsić w sobie poczucia winy, nie warto pomniejszać. Trzeba nazwać rzecz po imieniu, wyznać przed Bogiem. To jest jedyna w pełni skuteczna droga do uwolnienia od poczucia winy. Ale czy poczucie winy w tej dziedzinie jest rzeczywiście słuszne, jeżeli chodzi o niemoralność? A może rację mają ci, którzy mówią, że nie ma się czym przejmować. Znowu nawigacja. Pierwszy list do Koryntian 6. Strzeżcie się rozpusty. Wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała. Kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Słowo rozpusta oznacza niemoralność. Poczucie winy, jeśli chodzi o niemoralność, jest słuszne. Niemoralność działa wyjątkowo niszcząco na człowieka i nie ma co pomniejszać problemu. Potrzebne jest autentyczne rozwiązanie. A jakie jest rozwiązanie poczucia winy? Zbitka dwóch cytatów z listu do Rzymian 6 i 5 w odwrotnej kolejności. Zapłatą za grzech jest śmierć. Chrystus umarł za nas. Jest dług, który na nas ciąży, jest poważny. Poczucie winy jest rzeczą słuszną. Na człowieku ciąży kara śmierci za grzech, ale jest rozwiązanie. Jest ktoś, kto zapłacił nasz dług. Jezus, gdy umierał na krzyżu. Problem całkowicie wyeksponowany, niepomniejszony i skuteczne rozwiązanie. Jak z tego skorzystać? Co zrobić, by uzyskać prawdziwe przebaczenie? Jest tylko jedno rozwiązanie. Trzeba zaprosić Chrystusa do swojego życia. Tylko wtedy, gdy Chrystus zamieszka w tobie, masz fundament do uwolnienia od poczucia winy. Każde inne podejście, nawet szczere wyznawanie, ale bez zaproszenia Chrystusa do swojego życia nie rozwiązuje problemu. A jeżeli ktoś już zaprosił Chrystusa do swojego życia, a znowu pojawia się poczucie winy, potrzebna jest jeszcze jedna obietnica z psalmu 103.
nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest jego łaskawość dla tych, co się go boją. Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki. Wiadomość dla posiadaczy tej obietnicy? Bóg nie pomniejsza problemu naszych win, ale traktuje nas w oddzieleniu od nich dzięki temu, co uczynił Chrystus. W oczach Boga jesteś tak daleko od twoich występków, jak wschód od zachodu. Jednak kto będzie tego doświadczał? Jemu oddani, albo ci, którzy się go boją. Różnie jest to w Biblii opisywane, co oznacza po prostu utrzymywanie Chrystusa na tym pierwszym miejscu w naszym życiu. Wtedy będziemy doświadczali tego przebaczenia na co dzień. A więc jest wiele niebezpieczeństw, które czyhają. Jezus zachęca, by u Niego szukać pomocy. Jego pomoc polega na tym, że przeszłość jest nam przebaczona, a przyszłość dane jest wszystko, by była zwycięska, więc ja życzę wam tego zwycięstwa i tego bezpieczeństwa, które tylko Chrystus może dać.